Szok i niedowierzanie. Termalika utarła nosa i zwyciężyła faworyzowaną Legię Warszawa 3-0. Podopieczni Piotra Mandrysza świetnie spisali się w starciu z utytułowanym rywalem. Bramki dla Termaliki zdobyli Kędziora, Miszak i Plizga. Jesteśmy mega szczęśliwi z tego powodu, żeśmy wygrali z jedną z najlepszych drużyn w naszej ekstraklasie i to jest chyba taka nagroda dla całego zespołu, a więc pewnie bardzo to cieszy, no bo patrząc jakby na zespół, na kadrę i na całą otoczkę Legii, to byliśmy w tym spotkaniu tak naprawdę kopciuszkiem. Tutaj przy pierwszej bramce determinacja Wojtka Kędziory spowodowała, że pech legionistów stał się naszym szczęściem. Wyszliśmy na prowadzenie, którego już do końca nie oddaliśmy, ale musieliśmy mocno na to pracować. Jestem pełen uznania dla chłopców, że te mniejsze umiejętności piłkarskie, tą determinacją, ambicją, bo tym musieliśmy się przeciwstawić i bardzo dobrą grą w defensywie. Wiadomo, że to jest zespół, który tam ma w swoich szeregach pewnych siebie zawodników, no i dzisiaj mały kataklizm im zgotowaliśmy na boisku w Niczeczy. Może nie wierzyliśmy, że taki wynik będzie, ale wierzyliśmy to, że możemy dzisiaj fajnie zagrać, może nie, ale że zrobić dobry wynik z tym zespołem, bo to są tacy sami ludzie jak my i boisko weryfikuje wszystko. Nigdy jeszcze nie wygrałem z Legią 3-0, no, raz jedynie po walkowerze, ale to nie zwycięstwo i bardzo się z tego cieszymy. Mam nadzieję, że to będzie dla nas taka duża psychiczna i mentalna odskocznia, że tym zwycięstwem rozpoczniemy jakąś dobrą serię. W tabeli Ekstraklasy Termalika wskoczyła na 12. miejsce.